Cześć, tu Ania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o farmie. Zwierzęta na farmie. Krowy, świnki, kury, psy, koty, konie. Zwierzęta karmi się wodą, paszą, marchewką, ziemniakami, sianem. A teraz opowiem, gdzie mieszkają różne zwierzęta. Świnki w chlebie, kury w kurniku, krowy na polu, psy w budzie, konie w stajni, a ludzie w domu. A teraz opowiem, co można robić na farmie. Można doić krowę, można jeździć konno, można zebrać jajka od kur, spacerować, chodzić w pole, sadzić ziemniaki, robić uprawy, siać. A w sadzie rosną śliwki, jabłka, czereśnie, wiśnie, gruszki i to wszystko można zjeść. I tak pracują ludzie na polu. Co jedzą konie? Konie? No, jedzą, jak to, ziarno, czyli owies i siano też jedzą. A co jedzą krowy? No, krowy, trawę zieloną, dzwonki, siano też suche w zimie. I kiszonkę jedzą różną. A kury? A kury zboże ziarno jedzą, dziubią, pszeniczkę. No. Świnki? No świnki, no to jedzą paszę różną. Świnia wszystko zje, praktycznie. Ziemniaki, wszystko je. To dziękuję. Jesteśmy na polu i tutaj jest zboże. Z zboża się robi mąkę, z mąki chleb i ciasta.